Jednym z najbardziej popularnych trybów w Robloxie na pewno jest Pet Simulator X. A przez to, że jest tak popularny, wiele gier próbuje się do niego upodobnić. Dzisiaj zagramy sobie w top 5 najgorszych podrób PSX-a, ale zanim przejdziemy sobie do najgorszych podróbek Pet Simulator X, zacznijmy od Pet Simulator X, bo muszę wam wysłać kilka ekskluzywów. Dlatego idę sobie tutaj, zaraz wezmę wasze niki, ale widzę, że mam też 72 maile, więc sobie odbiorę. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Zachęcamy do suba, węgorz gry polecam. Dziękuję bardzo, ziemniaczek, ale to jest dobre info, widzowie. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, zostawcie suba. Będzie mi bardzo miło, bo lecimy po 100 tysięcy. Co my mamy tutaj? 69 tysięcy znowu. Widzowie, proszę! Nie, stop! Nie wysyłajcie mi takiej kwoty. Wyślijcie więcej. Znowu. Czy dam Huge'a? Tu jest pytanie. Huge'a dam na 65 tysięcy subów, czyli już zaraz prawdopodobnie. Nawet jeżeli oglądacie ten odcinek, to jest szansa, że już jest 65 tysięcy subów, więc koniecznie widzu zostaw swój nick w komentarzu, żeby mieć szansę wygrać. Mam 11 urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji 11 urodzin. Bardzo ci dziękuję za Skary Korgiego. Dużo szczęścia i zdrówka. Będę miał co rozdawać na streamach, widzowie. W ogóle możecie mi wysyłać ekskluzywy, bo ostatnio ich trochę posprzedawałem. Bardzo dużo rozdałem i mam mało. Więc jeżeli masz jakiegoś zbędnego, bardzo miło mi się zrobi, jeżeli mi go wyślesz. Dzięki. I czy dodam do znajomych? No niestety, widzowie, mam bardzo mało miejsca. Wiecie jak to jest. Tutaj jeszcze pytanka, czy pozdrowię, więc pozdrawiam każdego z was, widzowie. Ale jadę trochę wolniej, żebyście mogli zobaczyć swoje niki. Ej, ty dużo wysłałeś. Dzięki za wideo. Elo, spoko gość, dzięki. Czy pozdrowię na odcinku? No akurat tak się złożyło. Miałeś w sumie szczęście, że akurat nagrywam odcinek, jest twój prezent, więc pozdro dla ciebie na odcinku. I dziękuję za Dominusa. Team Świnki. Chłop u mnie na Trading Placie kupił z 50 świnek wczoraj i jedną mi odesłał. Może jakaś wadliwa była. Wow, i na samym końcu mamy Huge Pet. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz w życiu go w ogóle mam. Ale ładny. Czekajcie, gdzie on jest? Tutaj. Jaki fajny. Mega mi miło, mordko, że mi wysłałeś taki fajny prezencik. Dziękuję. Lubię dostawać Huge'e. Serio. Ale teraz czas, żebym ja wam coś dał, więc wybieram sobie komentarze. Tutaj wysyłam pierwszego pecika, tutaj drugiego, tutaj kolejny, jeszcze jeden i jeszcze jeden, kolejny i tutaj wyślemy, tutaj i jeszcze to, jakiegoś golda i jeszcze tutaj. A teraz przejdźmy do odcinka, więc zacznijmy sobie od symulatora zwierzaków, który w sumie wygląda dosyć ciekawie. Tu mamy nawet Prestona. Nie mogę się doczekać, co zobaczymy w gierce. Menu jest tak jakby skądś nam znajome. Na początku wybieramy sobie pieska lub kotka. W ogóle widzowie w komentarzu napiszcie, czy jesteście właśnie team pies czy team kot. Ja jestem team pies, więc wybieram sobie pieska, nazwę go Yuki, tak jak mój piesek się nazywa. Aha, to nazwiemy ją Subik, bo możecie zostawić Subika oczywiście. I co my tutaj robimy? Patrzcie na Subika. O, mogę tak na niego patrzeć. Ej, to jest akurat plus. Co, to mam rozwalać? I on jest wolny, halo Subik. Halo, Subik nie chce współpracować, widzowie. Jaki wolny. Ile to trwa w ogóle? Ile ja tutaj muszę mieć między? 25 tysięcy monet. Nie wiem, mogę mieć jakoś więcej jajek, bo Subik sobie ewidentnie nie radzi. Idę zobaczyć, co tam jest dalej. O, mam jakiegoś gracza. Siema. On ma już dwa pety. No, ale zobaczmy, bo tutaj są jakieś jajka, tu są jakieś prezenty w ogóle. A, czapki. Ej, to jest akurat dobre. To jest fajne. W Pet Simulator X też by mogło być w sumie coś takiego, że można sobie wylosować jakąś czapkę, nie wiem, rękawiczki, jakiś inny hełm. Czy Pecik Subik już rozwalił to? Jeszcze nie. To w ogóle nie ma sensu takie rozwalanie tego. Czekajcie, wrócę do was jak na farmie trochę siana. Gorsze jest to, że tak naprawdę Subik nic nie robi, on tylko stoi obok tego, patrzy. Dziwne, co nie? Dobra, w międzyczasie zobaczymy, co tutaj jest. Mamy moje zwierzaczki, mamy oczywiście czapki, mamy handel, może ktoś coś da. O, w międzyczasie rozwaliłem. Ile? 10? Tylko 10? Co? Jakim cudem? Ej, jaki ty masz nick? Stary, idziemy na trade'a. 5 coś tam, to jesteś ty. I mamy, musimy mieć dwa zwierzaki, żeby mieć trade'y. Jakie mam mieć drugiego zwierzaka? Ile kosztuje najtańsze jajko? To ładna skrzydła. Okej, to w ogóle fontanna nawet nie działa. 275 coinów, żeby mieć pierwsze jajko. A ja mam 10. Widzowie, jakie są game passy? O, z 32 tysięcy robuxów można mieć jakiegoś peta. Co to w ogóle są za ceny? 40 tysięcy robux. Nieskończone zwierzaczki wyposażone naraz. A coś, co mogłoby mi pomóc na start? Nie na sprzedaż. Aha. Nie, dobra, widzowie, to jest, no, średnie. Bardzo ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić. Gra jest mocno nastawiona na pay to win, więc jeżeli wydawało wam się kiedyś, że Pet Simulator X jest nastawiona na pay to win, to zagrajcie sobie symulator zwierzaczków. Widzowie, Subik, weź zacznij to bić. No Subik, czy ty mógłbyś ruszyć się? Może ja poskaczę, bo ty będzie szybciej. Może jest jakaś metoda, jak to szybciej zrobić. Napiszę na czacie Siemka, może ktoś powie, że mnie kojarzy i mi da peta. A nie, przecież nie mogę nawet dostać peta. Jestem ciekaw, ile w ogóle jest graczy w takich grach jak ta, bo o, teraz zostałem 20. Jeżeli gra na początku jest zbyt ciężka, tak jak akurat w tym wypadku, bo jest ciężka, jest bardzo pracochłonna, trzeba dużo tutaj poświęcić czasu, żeby przejść na przykład do drugiej krainy, albo kupić sobie jakieś fajne jajko, to myślę, że gracze raczej nie są chętni do grania. Nie no, Subik, ty jesteś tak wolny. Zaproszenie do handlu. On naprawdę ma takie rzeczy? On mi to daje? Ale ej, jest napisane gotowy, gotowy. I dlaczego mi to nie idzie? What? Gold Spike? Co to jest? Wow! Czekajcie widzowie, co się właśnie stało. Spójrzcie, jakie mam pety. O cie, panie, dobra, teraz zgaduję. A jesteście szybkie? Na hita wszystko mamy. Patrzcie, jak to teraz. Fuh, ile ja nagle mam gemów. Otwieranie jajka. Ej, bardzo ładna animacja przynajmniej. Wiemy już, jak wygląda otwieranie jajek. I... let's go! Mam serek! Czy ja ten ser mogę ubrać na głowę? Ej, u ciebie nie widać. W sumie szkoda sera na ciebie. Damy ser jednak na tego tutaj czarnego pecika. O, na ciebie. No i u ciebie już troszeczkę widać, więc jest lepiej. Ej, ale w sumie mega fart, że ktoś mi dał takie pety. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Mamy skrzynkę. Ale ze skrzynek dużo pieniędzy leci. Ogólnie widzę jeden duży problem w tej grze. Jest pusto, patrzcie, tu nic nie ma. Dosłownie, nic, kompletnie. Nawet monet nie widać, patrzcie, tu są monety. Wy je widzicie? Ciekawe, ile osób w ogóle w takich grach Game Passy kupuje. No gra do najciekawszych nie należy. Może tam się coś zmieni, bo widzę, że tu jest jakaś giga duża skrzynka, a później jest rakieta. Czy ja teraz odlecę po prostu? Halo? Ej, tam też coś jest. A, my na kolejny świat polecieliśmy. I tu już są lepsze jajka. Jakbym miał ocenić gierkę, to taka ocena bardzo nudna na 10. Zobaczmy, co nas czeka w innych grach. Drugą grą, jaką znalazłem, jest darmowy Titanic Pets Simulator Zwierzaków X, adoptuj mnie. No zachęciło. Dobrze, jesteśmy już w grze. Nie wiem na razie, co się dzieje. To jest jakiś chwytak, który jest Game Passem. Okej, tu są same Game Passy, tam jest Titanic. To jest Squid Game. A z ciekawości sobie przejdę. Tutaj, gościu. A, w tej grze nawet nie będziemy poświęcali minuty, bo to jest typowy bait, że jeżeli się to ukończy, to tam na końcu jest Titanic Pets, którego niby dostaniemy w Pet Simulator X, no ale jak wiecie, to tak nie działa. Idzie. A! Ale mi już nie idzie. Tak, 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 tak. Tak. No i teraz trzeba poczekać, aż ktoś spadnie. No dawajcie, jesteśmy we trzech. Ktoś z was musi się poświęcić, bo ja odcinek nagrywam. Lecisz, lecisz, stary, dasz radę. Próbujemy. Aj! Nieważne, ta gra nie działa. Dlatego wejdźmy w Huge Pet Simulator X. Wow! I gdzie te huge'e? Czemu on ich wszystkich pali na łeb? Spadaj ode mnie! Kolejną grą jest Kawaii Pet Simulator X, widzowie, tak się to nazywa. Mamy na przykład nóż, mamy puszkę z farbą i możemy coś malować. O, możemy grafiki malować. Patrzcie, tu sobie walniemy na przykład grafikę. Mamy krzyż! Narzędzie do rysowania, które nie działa. Wow, co ja zrobiłem? Woo, lecę sobie. Węgorz, gry, o, u, ty, u, by. I robimy jeszcze serce. O, jest serce. I zawija łapeczka w górę. Dobra, i zobaczmy, co nas czeka tutaj, bo jest strasznie tu jest. Co to ma być? Ej, co jest? Ja jestem w jakimś innym świecie? To nie działa. Ciekawe, co jest w tej chatce. Mają broń, więc... Ej, ja znikłem. Postać mi się... Dobra, ja jestem z powrotem. Ej, tu są huge pety. Tu jest jakiś straszny ktoś. Wow. Ej, on umarł. Gościu przede mną umarł, widzowie. Ile tu jest broni. Dobra. Jakaś rakieta wylądowała. To jest jakaś post-apokalipsa, widzowie. Tu jest wszystko. To wygląda, jakby ktoś tworząc grę zobaczył sobie wietrze lwa. Jakby ktoś po prostu sobie kliknął we wszystko, co jest możliwe. Ej, czy tu jest jakiś pokój taki ciężki do przejścia? To jest sala zabaw dla dzieci. O, idziemy przez salę zabaw dla dzieci. I zjeżdżalnia. Wow! Oła, z nożem się wywracam. Auć. Oła, chyba utkłem. A, o, jest wyjście. No, ja chcę do wyjścia. Wow, padłem. Okej, i chyba tylko tam jest tak rozwalone wszystko. Bo patrzcie tutaj. O, tu już jest maszyna, upgrader nasz kochany z Pet Simulator X, który nie działa. Jakaś deska by się przydała, bo wolny jestem. A mogę rozwalać tu te rzeczy? Coś mogę tu zrobić? Mam lampkę. No nie wiem, tu jest jakieś koło fortuny w ogóle przy Rainbow Coinach. Halo! O, szkoda, że nie ma żadnego teleportu. Nie, widzowie, tu jest za strasznie. Idziemy stąd. 1 na 10. Następna gra to darmowe szczęście Pet Simulator X. Adoptuj mnie sim. Czekaj, jak ja się ruszam, to błąd wyskakuje. O, okej, cześć. To jest zwykły parkour? Co to ma wspólnego z Huge Petami? Sobie tutaj przejdę, hop, hop. O, przecież to w ogóle ciężkie nie jest. Co w tym ma być ciężkiego? Ciężkie mogłoby to być na telefonie. Oj, prawie spadłem, ale czemu? Tyk, tyk. Aha! Nic się nie dzieje, można spadać, widzowie. Bardzo dobrze zoptymalizowana gra, myślę, że jest naprawdę wielkim zagrożeniem dla Pet Simulator X, a jako zagrożenie dla Pet Simulator X mowa, no to 24 marca startuje nowa gra od Yoshiego, czyli Jumping Pet Simulator, widzowie. Koniecznie wpadajcie na grupkę Yomao Games, link macie oczywiście w opisie. Jakiś czas temu mieliśmy otwartą betę, w której brałem udział i w sumie streamowałem ją, a za chwilę mamy dostać finalny produkt od Yomao. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać tego, co nas tam czeka, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu grać póki co w podróbki Pet Simulator Xa, czekując na tą fajną gierkę. Fajne jest też to, że będę mieć swój własny kod oraz swojego własnego peta, którego wy widzowie również będziecie mogli używać w gierce, także koniecznie wpadajcie na grupkę i dodajcie do favorite, żeby być na bieżąco, a my zmienimy grę. Symulator zwierzaków Z, symulator zwierzaków X. Graj ustawienia konto. Graj. Przecież to jest Brookhaven jakieś. Mam jedną monetę. Co? Ja po prostu wystarczy, że myszkę trzymam. Patrzcie. I mi pieniądze przybywają. Co to za głowa? Ale patrzcie. Wygląda na to, że chyba będą aktualizacje, bo tutaj też powinny być jakieś jajka, których jeszcze widzowie nie mamy, więc oj, chyba będę grać, żeby dowiedzieć się, co tam może być. Staćmy na pierwsze jajko, otwieramy. Aha, Albert. Widzowie, gra naprawdę warta polecenia. Nie jest, więc nie polecam. Ale mam swojego pierwszego peta, którym jest Albert. Czemu ty mi chodzisz z tą monetą tutaj? No, także ja lecę dalej, bo tutaj nie ma co. OMG Pet Simulator X. Ale co? Huberta mogę mieć? Dobra, ale jest to bardzo fajnie odwzorowane. Hubert, biko. Rozwal go, Hubert. Hubert, ty siły nie masz w ogóle. Nie no, Hubert. Pogniewamy się, jak tak to ma wyglądać. Co to za maszyna tutaj? O. Make Ghost Pets. Ej, ghosty to jest fajne. O, biorę. Przyda mi się, na pewno się przyda. W porównaniu z Hubertem to pewnie będzie coś pięknego. I to są huge! Odcie! Idźcie tam. Na czym ja jeżdżę? Co jest? Okej. A, to jest Preston. Na Prestonie jeżdżę. Mogę na Lego sobie jeździć. Ej, ale deska z Lego akurat jest fajna. I tego mi nikt nie powie. Serio. Fajne. Co my tutaj jeszcze mamy? Balonik. W sumie też spoko. Jo, mogę nawet furą sobie jeździć. Szkoda, że bokiem. Dobra, kupujemy. Jadę sobie furką. Co tutaj jest dalej? O, mamy pierwszą propozycję trade'a. Ale odrzuciłem? Nie. Za darmo dostaję Huge'a. Widzowie, ta gra jest fajna. Patrzcie, Huge'a tu ludzie dają za darmo, ale gdzie on jest? Przejdźmy sobie dalej, ale tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli jajka odblokować. Digito! Dobra, widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle znacie kogoś takiego jak Digito. Jakieś inne, ej, to jest w ogóle 1 do 1 odwzorowana mapa. Ciekawe. Dobra, ja się pójdę, teleportnę na spawna. Zobaczę, czy z tych jajek można huge. Można huge mieć. Okej, ja bym chciał huge'a jakiegoś. I może na przykład dostałbym huge'a tutaj? O, miś polarny. Jest huge? Nie ma. Ciekawe, czy ciężko jest wydropić w ogóle huge'a w tej grze. Chyba ciężko, o dziwo. Wow. Wow, ale mityka dostałem. Co to są za pety? To są w ogóle różne rzeczy, których nie ma gdzie indziej. Ej, co to za pająk? Mnie gonił? Czy to mój pająk? Mój pająk. Jeżeli chodzi o grę, spoko na 5 minut, bo tak naprawdę po 5 minutach masz w niej wszystko. O, same trady z huge'ami się dostaje. O, czy gifty będą otwierane? Let's go. I... wow, huge hell spider. Czy tutaj dostanę coś fajnego, może jakiegoś huge'a? Nie, ninja turtle, ale fajny ninja akurat, to trzeba przyznać, był ładny. Tutaj... wow, huge skeleton! I przeteleportuję się na shopa, żeby otworzyć ostatnie jajko. Znaczy ostatnią skrzynkę. I... mozaik dołów? Ładne! No, ale wracając, gra jest spoko na 5 minut, bo tak naprawdę dostajesz mniej wszystko, więc jest takie, no, mech. Ale z drugiej strony, jak ktoś nie ma w co grać, to luz. Patrzcie, ja po 1,5 minucie już mam całą armię huge. Także to by było na tyle, widzu. Zostaw łapkę i suba.